Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sermisiek. Ja zgodnie z obietnicą nagrywam dla Was Tibializera, krótki poradnik, mniej więcej opisujący ten program, opcje oraz najważniejszą sprawę, źródło do pobrania. Pamiętajcie, jak wpisujecie w Google, jest bardzo wielu hakerów, którzy czyhają na Wasze konto. Nie wszystkie linki są bezpieczne. Gdzie niegdzie są keylogery, trojany, różne wirusy. Ja podaję tutaj w opisie tego filmu dokładne źródło, oczywiście zeskanowane, bez keylogerów, bez żadnych nielegalnych programów. Oprogramowanie to jest o tyle fajne, że nie ingeruje w naszego klienta, także nie jest to żaden bot ani coś podobnego. Jest to program, który szczytuje naszego server loga. Jest o tyle fajny, że szczytuje i wylicza wszystko, robi. Jest oficjalna strona, z której pobieramy Tibializera ZIP. Ostatnią wersją, która została wypuszczona w momencie nagrywania tego filmu, jest Tibializer 1.4.3.2 beta. Jest to najnowsza wersja. Pobieramy ZIP, rozpakowujemy, no tego już nie będę nagrywać, bo wiadomo, każdy użytkownik komputera raczej wie, jak rozpakować ZIP, no na przykład WinRAR-em. Wypakowujemy do folderu, gdzie chcemy, na komputerze. Wchodzimy w ten folder, otwieramy Tibializer.exe i wyświetla nam się tutaj okienko, tak jak ja tutaj mam. Jest to fajna sprawa. Mamy możliwość używania na Classic kliencie, na TB11, na Firefoxie, na Chromie. Wpisujemy sobie name postaci, u mnie to jest oczywiście Sermisiek Stream. Wybieramy sobie język, mamy do wybrania parę, polskie, czyli wiadomo, polski. Tutaj mamy opcję. Jest to naprawdę fajna sprawa. Scanning speed, czyli możemy sobie wybrać, jak szybko ma nam skanować. Możemy sobie dodać hunta, mamy logi, są czytane, zapisywane. Mamy notyfikacje. Możemy mieć wyświetlanego loota, damage'a. Naprawdę fajna sprawa. Summary form, ja już mam tutaj wyświetlone. Jak widzicie, możemy sobie ustawić, jak długo ma nam się to wyświetlać. No ja mam, żeby cały czas, czyli inf. Można, nie wiem, 100 sekund, 200 sekund. Damy sobie, żeby się wyświetlało. I wyświetla nam się nasza forma. Jest tutaj lot w GPK-ach podany. Exp, ile zdobyliśmy expa, ile expiliśmy, czyli na przykład tutaj 29 minut. Ile zużyliśmy supli, też w GPK-ach podawane, czyli 73k nasze suple wyszły, które zużyliśmy na tego hunta. Profit, czyli 30k. Exp na godzinę, ile procent levela mamy nabite. Itemy, jakie wypadły, na przykład 2 crown armory. Potworki, jakie zabiliśmy podczas tego hunta, czyli na przykład 108 hero, 23 bombisty. Ile kto zadaje obrażeń? To jest fajna sprawa. Na przykład idąc na Team Hunta wiemy, że jeden sorg na przykład, nie wiem, zada 20% obrażeń, a drugi sorg na przykład zadaje 40% obrażeń. No to wiadomo, że na następnego Hunta weźmiemy tego, co zadaje 40%, bo szybciej exp leci, szybciej zabijamy, więcej dropa, co za tym idzie. No lepiej wziąć taką osobę. Do tego mamy jakie itemki żeśmy zużyli, czyli w tym przypadku na przykład 386 awalanczów. Jest tutaj bardzo dużo ciekawych opcji. Możemy sobie robić screeny, możemy sobie włączyć od Twittera, możemy sobie sprawdzić taski, jakie mamy zrobione, ile taska nam zostało. Też fajna sprawa. Do tego można wszystko sobie ustawiać tak, jak chcemy. Jest fajna sprawa. Jest tutaj taka specjalna notyfikacja. I sobie ustawiamy na przykład, że wszystkie itemy, które kosztują 3000, nam się wyświetlają, jeżeli mają gold cap ratio na przykład 50. Czyli w tym przypadku warhammery, które są ciężkie i mało warte, nam się nie wyświetlą. Ale już taki chrome armor nam się wyświetli. I wtedy wiemy, że można go pozbierać, przydaje się to na takich respach typu Edron Hero Cave, Lizard City, West Oramont, gdy bijemy masowo w Team Huncie, jakieś katakumby i te sprawy. Bardzo fajna opcja, bardzo się przydaje. Do tego możemy sobie wyświetlić, gdzie chcemy tak naprawdę, bo możemy sobie ustawić, ile ma te okno mieć, gdzie ma się wyświetlać,
gdzie się ma wyświetlać względem osi X, względem osi Y, do tego, czy chcemy, żeby się wyświetlało u góry po lewej, u góry po prawej, na dole po lewej, czy na dole po prawej. Program można edytować naprawdę pod siebie, można sobie tutaj wszystko pozmieniać, możemy sobie edytować te notyfikacje, jedne mogą być po lewej, drugie mogą być po prawej, możemy sobie na przykład tylko Waze'a wyświetlić, możemy sobie taski wyświetlić, ile mamy, możemy różne rzeczy. Też jest fajne to naprawdę w tym programie, że klikając na item wiemy, gdzie go sprzedać, wiemy, jaka jest jego cena, gdzie, za ile. Klikając na przykład jakiegoś playera, który koło nas przebiega, wiemy, z jakiej jest gildii, ile ma HP, jaką ma profesję. Jest to fajna informacja. Ja ten program serdecznie polecam, sam z niego korzystam. Jak chcecie, możecie wbić na streama, sprawdzić, jak to wygląda. Sprawdza się, przy dobrym ustawieniu nie zacina się, nie obciąża nam komputera, czyta po prostu logi tylko i wyłącznie, na tym się opiera. Oczywiście pamiętajcie, żeby ustawić, żeby wszystkie informacje nam się w serwer logu wyświetlały, żeby nam to poprawnie działało. Żeby poprawnie wszystko tutaj działało, musicie zaznaczyć, żeby wszystkie opcje w serwer logu się wyświetlały. Wtedy nam to na tej podstawie oblicza. Program polecam. No, wydaje mi się, że warto. Tym bardziej przydaje się magom i druidom, wiadomo. Możemy sobie też, jeszcze jest fajna opcja, żeby na przykład nam pokazywało życie, manę. Do tego jest dla druidów ciekawa opcja Hit List, na której mamy listę, ile nasi znajomi, kurde, mają życia, co nam pomaga ich oczywiście dobrze leczyć. Także fajna sprawa. Ja wam bardzo dziękuję za zobaczenie tego filmiku. Łapkujcie, subujcie. Dzięki wielkie. Pozdrawiam, żółwik.